Cześć! W tym poradniku pokażę Wam, jak otworzyć i wstępnie rozkręcić iPhone'a 5, 5C oraz 5S. Wszystkie trzy modele mają tą samą budowę i ich rozbieranie w żadnym stopniu się nie różni. Powyższy poradnik może Wam się przydać do takich czynności jak wymiana baterii, ekranu, tiki teasera, przycisku home, oczyszczenia aparatu bądź oczyszczenia samego telefonu od środka i wiele, wiele innych. Zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć, że wszystkie czynności wykonane w tym procesie robicie na własną odpowiedzialność. Przed rozkręcaniem telefonu warto zaopatrzyć się w podstawowy zestaw narzędzi, który możemy zakupić za około 20 zł, a znajdują się w nim śrubokręty do 5-punktowych i zwykłych śrubek, plastikowe narzędzie do podważania oraz przyssawka. Warto również zaopatrzyć się w kostkę do gitary. Pierwszym krokiem jest oczywiście rozkręcenie 5-punktowych śrubek u dołu iPhone'a. Następnie, wykorzystując przyssawkę, należy umieścić się pod przyciskiem Home i mocno, jednak ostrożnie, zacząć ciągnąć dół telefonu do siebie. Przy pierwszym otwieraniu, najprawdopodobniej, a raczej na pewno, trzeba będzie użyć czegoś mocniejszego niż zwykłej przyssawki. W tym może nam pomóc podstawka pod nawigację, która posiada przyssawkę, gdzie możemy zassać powietrze, aby mocniej się trzymała. Dokładnie taka jak na filmiku. Kiedy pojawi się mała szparka między ekranem a tylną częścią telefonu, należy umieścić tam kostkę do gitary bądź od razu plastikowe narzędzie z płaskim zakończeniem i śledzić kroki podskazane na filmiku. Po otwarciu telefonu należy ostrożnie odchylić ekran, ponieważ jest on przymocowany na 3 taśmy do płyty głównej. Teraz w celu odpięcia tiki teasera wraz z ekranem należy odkręcić blaszkę, która przymocowana jest na 3 normalne śrubki. Należy pamiętać o kolejności śrubek ze względu na ich różną długość i grubość. Po rozkręceniu blaszki pozostaje nam tylko delikatne odczepienie tasiemek od płyty głównej za pomocą np. kostki do gitary. I gotowe! Ze względu na połączenie sposobu otwierania telefonu za pomocą odłączenia ekranu znanego z iPhone'a 3G, 3GS oraz dostęp do wszystkich podzespołów jak w iPhone'ie 4, 4S bez problemu możemy wymienić praktycznie każdą część bez zbędnego wysiłku. Mam nadzieję, że powyższy poradnik w jakiś sposób pomoże Wam przy rozbieraniu telefonu, a przy tym zaoszczędzaniu paru ładnych groszy, rezygnując z wymiany przez osobę trzecią. Wszystkie przydatne linki, np. do zaprzyjaźnionego sklepu z częściami, znajdziecie w opisie filmiku. Zapraszamy do komentowania, łapkowania oraz subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia.